Dziesiąta kolejka trzeciej ligi Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej. Stadion przy ulicy Bema w Toruniu. Witamy serdecznie. Żółto-niebieskie stroje, oczywiście gospodarze. Toruńska Elana. Jesteśmy na początku drugiej części meczu z włókniarzem Kalisz. Drużyna, która w trzeciej lidze, w której funkcjonuje Toruńska Elana, ma jeden punkt więcej od Torunian, no i oba zespoły na razie w perspektywie reorganizacji rozgrywek znajdują się w strefie spadkowej. Krystian Tomaszewski przed momentem dobrej akcji ofensywnej, będzie bramka, nie! Już na początku, w pierwszej minucie drugiej części meczu, idealna sytuacja. Przed momentem Michał Żurowski. Mógł tego gola zdobyć, pierwszego dla Elany Toruń, bo remis bezbramkowy do tej pory w pierwszej części meczu. No, dosyć nieciekawe widowisko, mało się działo, a toruńska Elana, tak jak już zostało wspomniane, no, musi tutaj liczyć na punkty, zwłaszcza na własnym boisku po ostatnim przegranym meczu z Unią Swarzędz na wyjeździe. Tutaj drużyna toruńska na pewno potrzebuje, aby wydostać się z tej strefy spadkowej, na pewno zwycięstw na własnym stadionie przy Bema. Pocieszające może to, że no i przynajmniej jeśli chodzi o tę klasę rozgrywek i tę grupę trzeciej ligi, grupę Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolską, na drugim miejscu, jeśli chodzi o skuteczność, o zdobywanie bramek, jest Krystian Tomaszewski. No właśnie tutaj widzieliśmy, jak rozpoczął tę pierwszą akcję w drugiej części meczu. Wyłożył piłkę jak na tacy. Napastnik toruńskiej Elany ma 6 bramek w tej grupie. Lepsi są na razie tylko przed tą kolejką. Przypomnijmy, oglądamy mecz dziesiątej kolejki trzeciej ligi. Michał Ciarkowski z Warty Poznań, Łukasz Cicho z Sokoła Kleczew i Piotr Kurbiel z rezerw Lecha Poznań. Warta Poznań i rezerwy Lecha Poznań w tej właśnie grupie. O tym, jak wygląda tabela, będziemy na pewno jeszcze mówić. Natomiast toruńska drużyna na razie w drugiej połowie, podobnie jak w pierwszej, tu bez zmian w bramce Hubert Świtalski. Dalej numer 4 Arkadiusz Czajkowski, 5 Jakub Witucki, 7 Marcin Majchrzak, 8 Adrian Wróblewski, numer 15 Mateusz Parzyszek, 17 Maciej Kot, 19 Mateusz Szatkowski, 21 Michał Żurowski, 22 Krystian Tomaszewski i 24 Michał Marszałek. Brak w składzie podstawowym, protokole najbardziej doświadczonego toruńskiego, na pewno w tym momencie w toruńskiej Elanie, piłkarza. Mowa o Dawidzie Zamiatowskim. Czerwona kartka już w pierwszej części meczu, w poprzednim spotkaniu z Unią Swarzędz i oczywiście pauza w tym meczu Dawida Zamiatowskiego. Tabela na razie w tej grupie, no, oba zespoły właśnie bardzo, bardzo potrzebują tutaj punktów w takich spekulacjach, czy powiedzmy od statystycznych odnotowaniach. W tym momencie możemy tutaj zauważyć, że taka gruba kreska, powiedzmy, którą sobie stawiają kibice, znajduje się od miejsca 7 w tabeli tej grupy trzeciej ligi w dół, co oznacza, że 13 toruńska Elana i 11 włókniarz Kalisz jest, no, właśnie pod tą kreską, co by oznaczało, że oba zespoły, przynajmniej teoretycznie na razie, w przyszłym sezonie lądują w klasie niżej. Natomiast na czele
z 6 zwycięstwami, 3 remisami. Na razie niepokonana ekipa w tej grupie, czyli Jarota Jarocin, 21 punktów. Warta Poznań na miejscu drugim, również zespół niepokonany. Jeden z dwóch, lider i wicelider, tutaj nie zaznali jeszcze goryczy porażki. Rezerwy Lecha Poznań na miejscu trzecim, 17 punktów. Sokół Kleczew, który do niedawna jeszcze był liderem, również 17 punktów. Teraz już 4 punkty straty do Jaroty Jarocin. Czołowa siódemka to poza tym Pelikan Niechanowo, 15 punktów, i po 13 punktów Polonia Środa Wielkopolska i Start w Warlubie. Na miejscu 13 toruńska Elana, na razie 2 zwycięstwa, 3 remisy i 3 porażki. Podopieczni Krzysztofa Jabłońskiego w tym spotkaniu, no, można by było się pokusić o taką sugestię, o no, taką chęć grania bardziej odważnego mimo wszystko, bardziej otwartej, ofensywnej intensywności gry, też również większej można by sobie tutaj było życzyć, no bo w zasadzie ci młodzi w większości piłkarze tak nie mają zbyt wiele do stracenia, już nie mówiąc o sytuacji drużyny w tabeli, więc dla pocieszenia oka, tak by to można było określić, kibiców, po tym co widzieliśmy tutaj w pierwszej części meczu, zresztą sugeruje to sam wynik na tablicy, można by było oczekiwać, powiedzmy, bardziej ofensywnej gry i też większej intensywności. No ale zobaczymy, może ta druga połowa przyniesie jakąkolwiek odmianę. Na razie takie wybicie na uwolnienie, jeśli chodzi o toruński zespół, z daleko z własnej połowy, z pola karnego, Krystian Tomaszewski. No, człowiek, który tutaj bardzo akurat ładnie widzi na boisku swoich kolegów. Można by było tutaj pokazywać jako przykład tego zawodnika, który, jak już wspominałem, ma 6 strzelonych bramek na swoim koncie na razie w obecnym sezonie. Te momenty, kiedy gospodarze znajdują się przy piłce, kiedy trzeba troszeczkę się rozejrzeć, powiedzmy, pomyśleć, jak tutaj zagrać, no tego przydałoby się troszeczkę częściej na pewno niż to widać na boisku. No a tutaj stara się właśnie rozgrywać. Pierwszy kontakt Krystiana Tomaszewskiego w tej drugiej części meczu, no i wyłożenie piłki jak na tacy w sytuacji, kiedy powinna paść bramka. No i przed momentem, kilkadziesiąt sekund temu, no też jedno proste podanie, ale taka sytuacja, kiedy piłkarz nie boi się przytrzymać przez chwilę piłkę, a kiedy wie, że można się rozejrzeć, zobaczyć wolnego kolegę z drużyny i dokładnie rozegrać. No, to jest właśnie ta mądrość piłkarska. Im większa pewnie, tym też większa klasa zawodnika. Tego z pewnością muszą uczyć się wszyscy młodzi piłkarze. No nie tylko toruńskie Jelany. To jest taka klasa rozgrywkowa, kiedy na pewno takie wnioski są potrzebne na początku kariery dla wielu zawodników. No a nie da się ukryć, że tak jak przed momentem widać było na załączonym obrazku, tak to spotkanie przebiega w zasadzie przez cały czas do tej pory, czyli na destrukcji akcji po jednej, po drugiej stronie. Jak widać, rola Beniaminka nie jest łatwa nawet w tej klasie rozgrywkowej. Wiadomo, że w poprzednim sezonie Elana wygrała
czwartą ligę okręgową tutaj po awansie. Na razie za plecami żółto-niebieskich w tabeli tylko Centra Ostrów Wielkopolski. Kolejny zespół z Ostrowa Wielkopolskiego, czyli Ostrowia 1909 i Kujawianka Izbica Kujawska. Inna sprawa, że do dziewiątej Sparty Brodnica Torunianie mają tylko dwa punkty przewagi, tylko i aż tutaj w tej grupie kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej naprawdę może dziać się wiele. Jedno zwycięstwo może przynajmniej w środku tabeli przewrócić całą klasyfikację. No i pewnie z takimi oczekiwaniami też grając z drużyną jak najbardziej w zasięgu, nie odstającą tutaj specjalnie punktami, chociaż też nie należałoby się bać pewnie drużyny z czołówki tabeli, dlatego że w poprzednim meczu tutaj na stadionie przy Bema żółto-niebiescy ograli wówczas lidera, czyli Sokoła Kleczew, strzelając no, po klasycznej kontrze bramkę w doliczonym czasie gry, co wywołało olbrzymi entuzjazm na trybunach. No i teraz Maciej Kot, sędzia pokazuje, że nic się nie stało. Faulowany piłkarz. No przynajmniej jego zdaniem. W polu karnym włókniarza Kalisz, no ale sędzia pokazuje, że sytuacja odwrotna. Tutaj dokładał troszeczkę od siebie Maciej Kot z 17 na żółtej koszulce gospodarzy. Tak więc cały czas rezultat 0-0, jeśli niektórzy już oczekiwali tutaj rzutu karnego i bramki dla toruńskiej Elany. Teraz bardzo dobre wypuszczenie prostopadłym podaniem, ale czujnie tam obrońcy toruńskiej Elany. Świetna interwencja przede wszystkim Adriana Wróblewskiego, tym ślizgiem zatrzymana piłka na 16 metrze. Od początku tego sezonu, ale o tym może za chwilę, bo Krystian Tomaszewski ucieka tam ze spalonego. No, nie wypuścił tej piłki dobrze Mateusz Szatkowski. Teraz piłka na skrzydło miała dojść do Marcina Majchrzaka, ale niestety nie doszła. Chyba będzie teraz przerwa w grze, chyba będzie żółta kartka, wejście w ślizgiem. No to było bardzo niebezpieczne. Będziemy mieli przerwę w grze. To jest 58. minuta tego spotkania. No i pewnie nie obędzie się tutaj bez interwencji masażystów, a także decyzji sędziego co do żółtego kartonika dla jednego bądź drugiego zawodnika. Chyba czeka to reprezentanta gospodarzy. Kończy się 58. minuta meczu. Za chwilę powrócimy do gry. Ostatecznie Jakub Witucki z Elany Toruń otrzymuje żółtą kartkę po tej interwencji, po tym wślizgu niebezpiecznym. No tutaj cały czas tak na pograniczu, na linii obrony włókniarza Kalisz czai się Krystian Tomaszewski. Bardzo ładnie przyjął sobie piłkę, ale już właśnie na pozycji spalonej za linią obrońców, stąd wznawiali goście, ale ta druga połowa już od początku troszeczkę lepsza pod względem ofensywnym, jeśli chodzi o gospodarzy. To oczywiście otwiera też, powiedzmy, możliwości kontrataku dla drużyny w białych strojach z tym niebieskim pasem. Na piersi po lewej stronie takie stroje, można by powiedzieć, charakterystyczne dla Wielkopolski, bo pewnie kojarzone przez kibiców piłkarskich z drużyną najbardziej utytułowaną w Wielkopolsce, czyli Lechem Poznań. No ale bez pomyłki oglądamy mecz 10. kolejki 3. ligi grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej. Żółto-niebieskie stroje toruńskiej Elany oraz biało-niebieskie włókniarza Kalisz. 61. minuta tego meczu nam się rozpoczęła. W toruńskiej bramce Hubert Świtalski, no realia piłki trzecioligowej, czyli brak narybku piłkarskiego, powiedzmy tak to określmy, który mógłby za bramką podawać piłkę, więc bramkarz
musi sobie z tym faktem sam poradzić, sam się uporać z tematem. No i czekamy na pewno na pierwszą bramkę i nie da się ukryć, że tutaj kibice na trybunach chcieliby oglądać piłkę w siatce, akurat jeśli chodzi o nasze ustawienie po lewej stronie. Tymczasem goście tu na prawym skrzydle, dobrze ustawiony Błażej Ciesielski. Dośrodkowanie Damiana Czecha, tam główkował w środku pola karnego Adam Majewski, ale ta piłka była zbyt wysoka i strzał zupełnie nieudany. Teraz cała drużyna toruńskiej Elany cofnięta na własną połowę. No i trudno oprzeć się wrażeniu, że od początku tego sezonu trener toruńskiej Elany Krzysztof Jabłoński stawia tutaj na naukę gry w obronie na zasadzie no, tracenia jak najmniejszej ilości bramek, no i liczenie na to, że z przodu coś być może uda się strzelić. Tutaj jeśli chodzi o defensywę, to akurat najmniej można zarzucić żółto-niebieskim, ale teraz bardzo ładna akcja Filipsówka z prawej nogi, tutaj z ostrego kąta, z 6 metra. To mogło być świetne dośrodkowanie, to było świetne dośrodkowanie, to jeszcze lepszy strzał z woleja. Ciągle jednak 0-0, 63 minuta spotkania. Druga połowa w wykonaniu gospodarzy, no naprawdę nieco przynajmniej lepsza niż ta pierwsza i efektem tego bramka w 79 minucie. Popatrzmy, jak to się stało, że gospodarze prowadzą 1-0 już w tym meczu, chwaleni przez nas tutaj wcześniej Krystian Tomaszewski. Między innymi rozpoczyna akcję po prawej stronie, tam ogrywa obrońcę włókniarza Kalisz. Dośrodkowanie tu w środku, wydawało się, że Bartosz Maćkiewicz zdobędzie być może najbardziej efektowną bramkę na razie w przynajmniej tej kolejce 10.3 Ligi Grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej, ale skiksował. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bardzo przytomne zachowanie w polu karnym Macieja Kota, też wcześniej tutaj chwalony. No i jego strzał po długim słupku spokojnie wyczekał tutaj bramkarza gości, pokonany Adam Wasiluk. 1-0, jest 85. minuta meczu. Do tej pory, tak jak już też wspominaliśmy, trener Krzysztof Jabłoński stara się mocno pracować w toruńskim zespole nad defensywą i do tej pory 8 straconych bramek przez toruńską Elanę. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w dolnej części tabeli, jeśli chodzi o ilość straconych bramek, to żółto-niebiescy wyróżniają się zdecydowanie. Chociażby taka, no, można powiedzieć, ciekawostka. Drużyna znajdująca się za plecami tuż toruńskiej Lany w tabeli na miejscu 14. Centra Ostrów Wielkopolski ma 26 straconych bramek, toruńska Elana 8. Jest to, powiedzmy, jeśli chodzi o defensywę, czołówka tej grupy trzeciej ligi. 8 bramek straconych ma również piąty Pelikan Niechanowo i Polonia Środa Wielkopolska. Oczywiście lider tabeli tutaj wyróżnia się tymi zaledwie do tej pory 4 straconymi bramkami. Mowa o Jarocie Jarocin, no ale trener Krzysztof Jabłoński, trener toruńskiej Elany, tutaj na pewno, jeśli chodzi o pracę defensywną swojego zespołu, no to trzeba przyznać, ma wyraźne efekty i w tym spotkaniu, no, cierpliwość, można powiedzieć, taka konsekwentna gra na zero z tyłu pewnie i przynosi
efekt. Jest 87. minuta spotkania, no i po raz kolejny Bartosz Maćkiewicz bardzo ładnie na lewą stronę. Tutaj kontratak, Mateusz Poczwardowski. Poczwardowski w środku widział z powrotem adresata swojego podania wcześniej, Bartosza Maćkiewicza. Minimalnie jednak Bartosz minął się z tym podaniem, no ale jeśli chodzi o ofensywę, to tutaj Bartosz Maćkiewicz, Krystian Tomaszewski, czy chociażby wcześniej Marcin Majszak, Maciej Kot, no to są jak przynajmniej na tę klasę rozgrywkową zawodnicy skuteczni na swojej pozycji, ciekawie grający, potrafiący zagrać piłkę niekonwencjonalną. No i na tym, jak widać w kilku meczach, już drużyna toruńskiej Elany skorzystała. Na pewno kolejny dobry mecz, spokojny, taki mądry, rozsądny w ofensywie Krystiana Tomaszewskiego, który tutaj rozpoczął tę akcję, po której padła na razie jedyna bramka. Szykuje nam się kolejna zmiana w toruńskim zespole. Do wejścia przygotowany Arkadiusz Makowiecki z numerem 9. Za chwileczkę, w tym momencie rozpoczyna się 89. minuta meczu, tak więc będziemy bacznie obserwować, co pokaże sędzia techniczny, ile minut tutaj ewentualnie w tym spotkaniu sędzia główny arbiter doliczy. Na razie teoretycznie pozostały niespełna 2 minuty. No i właśnie zapowiadana zmiana. No więc jednak Krystian Tomaszewski, brawa. Fanów toruńskiej Elany. Na pewno gratulacje od trenera Jabłońskiego za Krystiana Tomaszewskiego tutaj na boisku z numerem 9 Arkadiusz Makowiecki. Rozpoczęła się 90. minuta tego meczu. Przypomnę, 10. kolejka trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej. Spory błąd teraz Damiana Czecha. To może być kolejna ofensywna akcja przerwana jednak przez innego obrońcę Włókniarza 1925 Kalisz, czyli Jacka Gajewskiego. Do zakończenia meczu pozostały co najmniej 3 minuty. Tak więc, no właśnie, mamy tą informację od arbitra technicznego. 3 minuty dolicza sędzia w tym spotkaniu. Za moment, czyli za 15 sekund, tutaj upłynie regulaminowa 90. minuta i 3 ostatnie minuty spotkania. Teraz Włókniarz Kalisz, no można się spodziewać, że będzie starał się postawić wszystko na jedną kartę. Okazja dla gospodarzy na, kto wie, przypominamy sobie właśnie poprzednie spotkanie z Sokołem, Sokołem Kleczew i niesamowity kontratak w 93. minucie meczu i bramkę dla toruńskiej Elany, zwycięstwo w tamtym spotkaniu. Do tej pory toruńska Elana z jedną porażką na własnym boisku, to też warto zauważyć. Co prawda tylko jedno zwycięstwo i 2 remisy, ale no brakuje nam niespełna 3 minut do zaliczenia drugiego zwycięstwa dla żółto-niebieskich. Jeszcze raz powtórzę, środek tabeli tutaj mocno, mocno zagęszczony. Teoretycznie 3 punkty przy korzystnych wynikach wyprzedzających bezpośrednio Elanę drużyn, czyli Unii Swarzędz, Włókniarza Kalisz. To oczywiste, bo Włókniarz w tym momencie przegrywa z Elaną, ale także w Dyświecie czy Sparty Brodnica pozwoliłoby żółto-niebieskim awansować nawet kilka pozycji w tabeli. To ciągle będzie teoretycznie strefa spadkowa w perspektywie, zaznaczam, w perspektywie reorganizacji
rozgrywek ligowych. No ale tutaj popatrzmy, jeszcze nie koniec tego meczu. Odważna akcja i będzie... Tak, rzut wolny dla gospodarzy. Co ważne, czas płynie i pozostaje w zasadzie ostatnia minuta doliczonego czasu gry. A tutaj faulowany Łukasz Cięgotura. No i kto zdecyduje się na uderzenie z tych około 20 metrów, może 19, w kierunku bramki Adama Wasiluka z Włókniarza Kalisz. 1-0. Czy toruńska Elana odniesie drugie zwycięstwo z rzędu na własnym boisku? Żółto-niebiescy na pewno przed taką szansą. Tutaj aż 5 cofniętych pod środkową linię piłkarzy gospodarzy. Świetne uderzenie, ale ta piłka, no, wydawało się, że koniec tego spotkania. Sędzia już nie czekał, 3 minuty dodatkowe upłynęły. No, Włókniarz Kalisz okazał się tutaj drużyną bardzo, ale to bardzo przeciętną, nawet jak na tę klasę rozgrywkową. Nie ruszyli nawet do szturmu jakiegoś zdecydowanego. Piłkarze z Wielkopolski po utracie tej bramki. Zasłużone zwycięstwo żółto-niebieskich, drużyny, która, można było odnieść wrażenie, że no, w tym spotkaniu po prostu bardziej chce wygrać, chce zdobyć komplet punktów na własnym boisku. No i tak też się stało. 1-0, jedna jedyna bramka strzelona, popatrzmy jeszcze raz, przez Macieja Kota, ale wszystko rozpoczyna się od ładnej akcji i minięcia dryblingiem przez Krystiana Tomaszewskiego, obrońcy Włókniarza Kalisz, po prawej stronie boiska, dośrodkowanie, no i tutaj gol dla Elany, Maciej Kot. 1-0, więc no, ważne zwycięstwo budujące ten nowy, młody zespół toruńskiej Elany. Miejmy nadzieję przed kolejnymi lepszymi czy dobrymi występami ligowymi. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.